Dzisiaj będę robić własną zrębkę. Cześć, jestem Kamil i 4 miesiące temu wyprowadziłem się z Krakowa pod Częstochowę na wieś. Mieszkam, remontuję, bawię się, eksperymentuję, cieszę się. Dzisiaj jestem trochę zmęczony, ale jestem bardzo zadowolony ze swoich płytek. Będę je kończyć, tylko później, po pracy, skończę 3 płytki, jeszcze muszę dokleić. I na chwilę obecną to będzie tyle. Ale teraz gwóźdź gwóźdź programu, czyli moja maszynka do robienia zrębek. Idziemy sprzątać krzoki. Wyobraźcie sobie, jak tu będzie świetnie, jak ja się tego wszystkiego pozbędę. Ile miejsca, otworzy się całkowicie ta przestrzeń. Nie wiem, jak to nagrać teraz, żeby wam pokazać, jak bardzo ciasno się tutaj zrobiło przez to, że są te krzaki i nie da się przy nich wykosić i ogólnie jest syf. Bądźmy szczerzy. Ale już niedługo. Zobaczymy, ile mi się uda w pół godziny zrobić w ogóle, no bo przerwa w pracy. Dajcie znać, jak myślicie, ile worków bio z tego będzie, bo wszystko spakuję do worków bio, tak żeby sprawdzić, ale nie będę tego wyrzucać do bio, żeby nikt nie krzyczał w komentarzach, że wysyp to gdzieś zamiast wyrzucać do bio. Ja to tam tylko będę przechowywać w worku na bio. No i coś dla was, zgadujcie. Nie będę wam sugerował ile, żebyście się nie sugerowali moją odpowiedzią. Ja wam nic nie sugerowałem, ale gdybym sugerował, to możliwe, że trochę przestrzeliłem. W sensie, że za mało. Bo już prawie jest jeden worek. Trzeba iść do pracy. No dobrze, moi drodzy.
jestem po pracy i teraz opowiem wam o planie, jaki jest na po pracy. Chciałbym biec na podwórko, na zewnątrz, serio. I robić tam wszystko, ale zacznę od wklejenia tych trzech płytek. Muszę każdą z nich dociąć, no i to jest męczące. Później wracam do bawienia się nową maszyną, czyli robienia zrębek. A jeśli starczy czasu, w sensie, jeśli słońca starczy, światła dziennego, to będę jeszcze dziś kosić trawę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Róże by się przydało przyciąć, bo jest już fest przesadzona. W sensie nie przesadzona, żebym zmieniał jej miejsca, tylko przesadziłem z tym, jak długo pozwoliłem jej rosnąć i nie przyciąłem, co by zajęło 5 minut, ale wiecie, jak to jest. Trzeba się zajmować tym, co najpilniejsze. Łazience położone i jestem mega zadowolony. Wygląda to naprawdę ładnie, biorąc pod uwagę to, że to jest drugi raz w życiu, czy tam trzeci, kiedy kładę płytki, muszę się zastanowić. Czwarty raz w życiu, kiedy kładę płytki, ostatni raz kładłem w 2015 roku. Więc nie jest źle. Trzeba umyć ręce, narzędzia, wyrzucić klej. Mam miejsce, gdzie go potrzebuję i tam go wyrzucam. I tyle w zasadzie. Tutaj na razie robota skończona. Jutro chyba kupię wiertło takie do gresu, tak żeby móc przymocować toaletę. Ale dzisiaj jeszcze, to mogę zrobić później, jak już będzie ciemno, odpakuję pudełko z toaletą nową i sprawdzę, co jest w zestawie, żeby wiedzieć, czy coś jeszcze muszę dokupić. Także myję ręce i spadam. Rębakować gałęzie. Nie dałem rady zrobić wszystkiego. Jest godzina 20 w tej chwili prawie i od godziny 17 dosłownie wpychałem tylko gałęzie do tego. Zabawa spoko, w pewnym momencie zaczyna się trochę nudzić. Było tego bardzo dużo, tak
bardzo, bardzo dużo. I jeszcze trochę tego zostało. Jutro, jeśli nie będzie padać, bo zapowiadają, to postaram się wziąć grabie, rozgrabić to porządnie, wziąć taczkę, wywieźć te wszystkie liście, które otrzepywałem, i gdzieś je wyrzucić. Ogólnie no, jakość była tragiczna, wiem o tym, ale wyglądało to wszystko super. Tam jest teraz 10 razy więcej miejsca. Jak skończę, to jeszcze czeka mnie wyczyszczenie, rozwalenie tej klatki, która tam jest, i w zasadzie wykoszenie wszystkiego, może przekopanie i posadzenie, posianie nowej trawy. Ogólnie mega zadowolony jestem. Także fajny dzień, naprawdę fajny dzień. Przede wszystkim dlatego, że piątek i jutro nie muszę iść do pracy. Płytki położone, tyle co planowałem, to jest położone. Tam miałem nadzieję, że dam radę skończyć wszystko, no ale nie zrobiłem. I teraz jadę się myć i jeść. A jak wrócę, to jeszcze rozpakuję nową toaletę. Tak, żebyśmy mogli obejrzeć ją sobie i zobaczyć przede wszystkim, co jest w zestawie, bo już nie pamiętam. Zobaczyć, czy coś trzeba dokupić i spróbować ją jutro zamontować. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Najchętniej to ja bym zafugował część płytek. Zostawił tą toaletę już tam na zawsze. No ale niestety będzie trzeba ją demontować jeszcze raz. W najgorszym wypadku postawię ją po prostu, będzie stać i nieprzykręcona. A jak zrobię cokoły i takie inne rzeczy, to wtedy ją zamocuję dopiero. Zobaczymy. Myślałem, że pod spód idzie jakaś uszczelka. Taka, no, może nie uszczelka. Uszczelka to źle powiedziane, bo tam tak naprawdę nie ma co uszczelniać. Pod toaletą nie ma wody. Chyba, że się skropli, no ale to nie jest tak, że woda tam przelatuje. Jest taki kanał i woda leci prosto do rury. Nie dotyka podłogi. Ale myślałem, że jest taka pianka, na której to się stoi, żeby to, jak to powiedzieć, żeby nie stało bezpośrednio na płytce, tylko przez coś, co amortyzuje. Taka pianka, czy jakaś guma, czy coś takiego, żeby to, nie wiem, czy kojarzycie, jak się położy płytkę na płytce, czy talerz na talerzu i jak się dociśnie, to słychać czasami takie jakby pęknięcia, coś w tym stylu. To żeby tego unikać? Najwidoczniej nie. No dobra. Wszystko jest w takim razie. Kurczę, czasami dajecie takie fajne rady w komentarzach i ja za późno jestem w stanie to przeczytać, że aż mi szkoda, że to nie jest tak, że po każdym dniu tu daję odcinek i wy go oglądacie i macie szansę mi coś podpowiedzieć, zanim ja kontynuuję pracę. Nie da się tak. Bo musiałbym wrzucać odcinki rano i edytować je w nocy i tak nikt nie ma czasu obejrzeć, zanim ja znowu biorę się do roboty. Natomiast dalej komentujcie, to jest super, bardzo jestem wdzięczny i czasem są świetne porady. Ogólnie to tak, najtańsza toaleta, jaka była w Castoramie, jest ok, wygląda ok, pasuje do łazienki, biały pasuje do wszystkiego, tak jak czarny, i w zasadzie tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym. Hej!